Polonia Tiop, witam. Poszukiwany od tygodnia kontraktor budowlany Tim Bosma nie żyje. Coś się w Polsce zmienia, coś kończy, a coś być może zaczyna. Myszka Miki skończyła 85 lat. Tim Bosma nie żyje. Jego prawie całkowicie spalone ciało znaleziono na farmie Dylana Millarda, usytuowanej niedaleko Cambridge. To nie koniec sprawy. Nadal na wolności jest drugi podejrzany o dokonanie morderstwa. Dylan Millard nie przyznaje się do winy i chce odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Choć zabójstwa w Kanadzie zdarzają się często, to właśnie historia młodego budowlańca z Ancaster szczególnie mocno poruszyła opinię publiczną. Może dlatego, że ofiarą mógł być każdy z nas. Wystarczyło dać ogłoszenie, że ma się do sprzedania samochód Dodge Ram Pickup, rocznik 2007. We wtorek rano nadzieje prysły. Według wstępnej opinii biegłych Timothy Bosma został zamordowany jeszcze pierwszej nocy, a jego zwłoki zostały niemal doszczętnie spalone. Śledczy odnaleźli je na jednej z wielu posiadłości ziemskich bogatej rodziny jednego z podejrzanych, Dylana Millarda, na odludnej 30-akrowej, częściowo zalesionej farmie przy Roseville Road pod Waterloo. Rozbito duży namiot polowy i ciągle stacjonuje tam co najmniej kilka różnych policyjnych pojazdów. Policja poinformowała, że dochodzeniu daleko jeszcze do końca, a poszukiwania winnych obejmuje jeszcze co najmniej dwóch podejrzanych. Nie odrzucono ciągle innego motywu morderstwa niż tylko chęć zatarcia śladów. W dochodzeniu bierze udział aż 120 policjantów. W Polsce poparcie dla Platformy i premiera Tuska gwałtownie spada, a dla PiS równie gwałtownie rośnie. Zdaje się, że coś do przysłowiowych lemingów, którzy do tej pory bezwarunkowo popierali rządzącą partię, zaczyna docierać. Mówił o tym przed kilku dniami Krzysztof Wyszkowski na spotkaniu z Polonią w Toronto. Obszerne sprawozdanie z tego spotkania można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.poloniatube.ca. Z badań profesora Janusza Czapińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, znanego socjologa, wychodzi scenariusz polityczny, który powinien przerazić PO. Jeśli frekwencja spadnie do 40%, to do Sejmu wejdą tylko cztery partie – PO, PiS, SLD i Ruch Palikota. Jeśli zaś do urn pójdzie zaledwie 36% wyborców, to PiS byłby w stanie sam stworzyć rząd, a nawet uzyskać większość konstytucyjną, informuje Gazeta Wyborcza. Może się wycofać część wyborców Platformy, właśnie ta z doskoku, która się pojawiła w ostatnich latach, a teraz uznała, że jednak Donald Tusk i Platforma Obywatelska ich zawiedli, wobec tego nie pójdą do lokali wyborczych. Jak na te informacje zareagowała PO? Jak zwykle. To jest tylko prognoza społeczna. Do wyborów jeszcze dużo czasu, jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Salon wypomina Tuskowi liczne obietnice, których nie spełnia. Nawet te stosunkowo proste do zrealizowania, a związane z działaniami propagandowymi, w których do tej pory premier uchodził za mistrza. Będziemy organizować spotkania i konsultacje. Zamierzam się w nie osobiście zaangażować, a więc w najbliższych miesiącach ruszam w Polskę. Do zobaczenia. Tuskobus nigdzie nie wyjechał i jak na razie premier nigdzie się nie wybiera. Może czuje, że tym razem jego spotkania z wyborcami, choć starannie wyreżyserowane, przyniosłyby odwrotny skutek od zamierzonego. Tymczasem Jarosław Kaczyński odwiedza liczne polskie miasta i na spotkania z szefem partii opozycyjnej przychodzi coraz więcej osób. To była lawina lodu, która kruszyła ściany domów jak papier, opowiadają mieszkańcy Oak River w Manitobie. Masy lodu zniesione z jeziora Dauphin na brzeg, pchane przez silny wiatr, zmiażdżyły kilkanaście stojących nad wodą domów. Mieszkańcy musieli ratować się ucieczką. Silny wiatr sprawił, że wiosenna odwilż przybrała bardzo niebezpieczną formę. Ten lód potrafi chodzić, zresztą zjawisko określa się właśnie mianem kroczącego lodu. Trzy dni po kataklizmie miejscowość odwiedził premier Manitoby. Obiecał mieszkańcom daleko idącą pomoc. Zjawisko kroczącego lodu powstające, gdy odwilży towarzyszy silny wiatr, zaobserwowano też nad jeziorem Mille Lacs w amerykańskim stanie Minnesota. Tam jednak nieznacznie uszkodzony został tylko jeden dom. Firma Alpine Bau złożyła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu dotyczącego budowy mostu w Mszanie na Śląsku na autostradzie A1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że most w Mszanie na Śląsku powstanie do końca tego roku, a na dokończenie budowy nie wpłynie wycofanie się spółki Alpine Bau z budowy mostu. Obiekt został zamknięty przed 2 laty z powodu awarii, do jakich doszło podczas prac. Nadzór budowlany zlecił wzmocnienie konstrukcji obiektu.
400-metrowy most jest jedynym nieukończonym obiektem na odcinku ze Świerklan do granicy państwa. Przez jego brak kierowcy trasę ze Świerklan do Mszany muszą pokonać drogami wojewódzkimi. Największą sensacją ostatnich dni są piersi Angeliny Jolie, a raczej ich brak. I dyskusja, jak daleko warto się posunąć ze strachu przed rakiem. Tymczasem naukowcy tworzą nową, bardzo obiecującą protonową metodę walki z tą śmiertelną chorobą. Naukowcy z położonego w pobliżu Brukseli laboratorium stworzyli specjalny cyklotron, który emituje najonizowane cząstki protonowe, które, gdy doprowadzi się do ich przyspieszenia zbliżonego do prędkości światła, są w stanie w sposób niezwykle precyzyjny i skuteczny zwalczać komórki rakowe w organizmie pacjentów bez szkodzenia innym zdrowym cząstkom organizmu. Metoda ta okazać się może szczególnie przydatna w leczeniu guzów mózgu i innych operacjach neurochirurgicznych. Być może metoda ta będzie również skuteczna w przypadku komórek rakowych w kobiecych piersiach. Nowy cyklotron budzi nadzieję na nowe sposoby walki z rakiem, ale mu nie zapobiega. Angelina Jolie wolała dmuchać na zimne i w związku z dużym prawdopodobieństwem zapaści na raka piersi, wolała się ich pozbyć operacyjnie, nim na raka zachorowała. Wzbudziła tym duże kontrowersje, czy znana aktorka nie posunęła się zbyt daleko i czy jej decyzja, powodowana niewątpliwie lękiem przed ewentualną chorobą, nie była zbyt pochopna. Mickey Mouse ma różne imiona. W Szwecji nazywa się Moose Pig, w Chinach Mi Lao Shu, we Włoszech Topolino. Myszka Mickey podbiła świat i serca masowej widowni. Dziś właśnie kończy 85 lat. I choć filmy z myszką Mickey trącą nieco myszką, to nie sposób ich nie oglądać z radością i wzruszeniem. Maja 1928 roku odbyła się premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Mickey. Walt Disney wymyślił ją jadąc pociągiem z Nowego Jorku do Los Angeles. Rok wcześniej Disney wykreował królika Oswalda, który szybko zdobył publiczność. Niestety utracił do niego prawa, gdy dystrybutor nie zgodził się na podniesienie stawki za kreskówkę. Pociągiem wracał właśnie z rozmowy z nim. Zamiast jednak opłakiwać Oswalda, zaczął projektować nowego bohatera. Chciał mu dać na imię Mortimer, ale żona Lillian zauważyła, że brzmi to zbyt pompatycznie i zasugerowała Mickey. Po latach Walt wspominał, że cała jego kariera zaczęła się tak właśnie naprawdę od myszy. W marcu 1927 roku 26-letni Disney razem z szefem animacji Ub Iwerksem rozpoczął w swoim studio pracę nad wizerunkiem nowego bohatera. Premiera w nowojorskim Colony Theatre była wielkim sukcesem. Dzień, w którym się odbyła, traktuje się jako symboliczną chwilę narodzin myszki Mickey i świętuje dziś na całym świecie. W sumie myszka Mickey zagrała w około 120 animacjach. Wcielała się w najróżniejsze role: kapitana statku, żołnierza, kowboja, dyrygenta, podróżnika, detektywa, hydraulika, strażaka, wynalazcy i jeszcze inne. Nosiła w sumie 175 kostiumów. Mimo poważnego wieku, myszka Mickey wciąż przynosi ogromne zyski, które magazyn Forbes szacuje na prawie 6 miliardów dolarów rocznie. Mam dobrą wiadomość. Miało dzisiaj cały dzień padać, ale synoptycy zmienili nieco przewidywania. Będzie więc pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca i trochę deszczu. Temperatura letnia 23 stopnie i tak ma pozostać do końca tygodnia. No chyba, że coś się znowu pozmienia. Dzisiejsi solenizanci to Anastazy, Izydor, Nadzieja i Zofia. Wszystkiego najlepszego. Ja już się z Państwem żegnam. Do jutra. Wioletta Kardynałum.